Witam Was serdecznie w nowym filmiku. Wraz z nowym rokiem stawiamy przed sobą cele. I często jest to zadbanie o swoją pielęgnację lub jej zmianę. Myślimy o jakichś zabiegach kosmetycznych, dermatologicznych, o testowaniu nowych kremów, maseczek, ale często zapominamy lub po prostu pomijamy kwestię pielęgnacji skóry wokół oczu. Pamiętajcie, że zapobiegamy powstawaniu zmarszczek, dbamy o skórę już od 20 roku życia, nawet i wcześniej, bo kremy są przeciwzmarszczkowe, a nie kiedy już mamy, to używamy. Tym bardziej, jeżeli narażamy swoją tutaj skórę wokół oczu na mocne uszkodzenia. Ja tak niestety mam, więc ja o to staram się dbać. Jak wiecie z moich filmików, często robię jakieś charakteryzacje, bardzo mocne makijaże fotograficzne, czy po prostu siedzę wiele godzin przed komputerem, czy nagrywam w bardzo, bardzo mocnych światłach, jakich teraz właśnie używam do nakręcenia tego filmiku, więc ja cały czas testuję nowe kremy, co zresztą u mnie widzicie na kanale, i szukam tej swojej takiej perełki, bo kremy się u mnie sprawdzają. Często po prostu działają na coś, na jakiś jeden problem, dwa problemy, ale cały czas szukam kremu idealnego, który sprosta wszystkim moim problemom i zostanie ze mną na stałe, więc cały czas testuję. Dlatego też firma Yves Rocher przysłała mi takie swoje perełki, mnóstwo kremów pod oczy. Oczywiście sporo czasu minie, zanim ja je przetestuję wszystkie, chociaż już używam jednego od dłuższego czasu, widzieliście go w ulubieńcach. I postanowiłam nakręcić taki dla Was haul, sprawdzić je, przetestować pod takim kątem, który jest dla nas bardzo istotny. Przede wszystkim, czy zmniejsza opuchliznę pod okiem, czy szybko sobie z nią radzi, czy nawilża skórę pod okiem i jak się sprawdza pod makijaż, bo tym najczęściej się kierujemy przed wyborem jakiegoś kremu, czy on się nie roluje pod makijażem, więc możemy go spokojnie stosować na co dzień. Przeczytałam też wszystkie fora internetowe, przeszukałam internet wzdłuż i wszerz i z tych wszystkich opinii na temat tych kremów jestem w stanie o nich coś więcej powiedzieć. Nie powiem Wam, jak się sprawdzają po dłuższym stosowaniu, czy naprawdę działają, tym bardziej, że każda skóra jest inna, ale myślę, że z tych wszystkich informacji zebranych i tych moich odczuć jestem w stanie Wam pomóc, jeżeli chcecie postawić pierwsze kroki i wybrać sobie jakiś krem, więc myślę, że już nie będę przedłużać, tylko zaczynamy. Zacznę od mojego faworyta, a sięgnęłam po ten krem jako pierwszy tak jakby do testów, ponieważ jest on zdecydowanym faworytem również na internecie, na wszystkich forach internetowych. Nie dziwię się, naprawdę się nie dziwię, u mnie się sprawdził super, używam go już od ponad miesiąca i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, radzi sobie świetnie. Jest to rewitalizujący rolon Elixir Set Neuf. Słuchajcie, uczyłam się tych wszystkich francuskich nazw z translatora, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli ta, wiecie, ta wymowa nie jest super perfekcyjna, ale starałam się. Elixir Set Neuf. Mam nadzieję, że jest ok. Ten rolon jest rewelacyjny, bo ma takie trzy kuleczki masujące. Zobaczcie. Trzy kuleczki metalowe, które masują skórę wokół oczu. One się ruszają, natomiast sam krem wypada z środka. I ma on takie lekkie drobinki odbijające się na skórze. Ależ teraz tego dużo dałam. Czekajcie. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale jest tak, on się mieni bardzo delikatnie, ma takie opalizujące drobinki. Nie jest to żaden brokat, wiecie, odbijający światło, tylko takie lekkie drobinki odświeżające. One jak dla mnie tak troszkę na różowo się mienią, więc rewelacja właśnie. Dlatego te wszystkie nasze zasinienie, to zmęczenie oka jest mniejsze, bo pięknie jest odbijane światło. Co ten krem w sobie ma takiego, że ja go akurat polubiłam i nie tylko ja, bo tak jak Wam mówię, on jest ulubieńcem też na forach internetowych. Możecie sobie oczywiście to sprawdzić, jeżeli mi nie wierzycie. Ten krem ma bardzo delikatną konsystencję. Ona jest taka bardziej żelowa jak dla mnie niż kremowa. Zapach jest taki bardzo subtelny, roślinny i super nawilża. Zobaczcie, jak ta skóra już wygląda na taką odświeżoną, widzicie? Krem się wchłonął, natomiast jak skóra na mojej dłoni, wiadomo, to jest dłoń, nie oko, ale zobaczcie, jak ona się mieni, jak ona ładnie wygląda.
Świetnie się ten krem sprawdza pod makijaż i to jest największy plus tego właśnie serum. Ja bym to nazwała serum niż, bardziej niż krem, bo sama już ta konsystencja przypomina serum, a nie krem. Świetnie się wchłania i właśnie to, co mówiłam, nie roluje się w ogóle. Można go używać na co dzień i na noc. Na co dzień pod makijażem wygląda po prostu pięknie. Wystarczy później jakiś taki rozświetlający korektor i już oko i skóra wokół oczu wygląda promiennie. Można go też dodatkowo schłodzić w lodówce i też Wam to proponuję, bo te kuleczki są wtedy jeszcze bardziej takie zimne, więc jest to przyjemne takie uczucie chłodzenia. I bardzo go lubię w tym czasie, kiedy ja na przykład cały dzień nagrywam, dzisiaj na przykład nagrywam już trzeci filmik, więc moje oczy są zmęczone, podrażnione, wiecie, już takie, mają dość tego światła mocnego. Później jeszcze będę pracować przy komputerze, będę montować filmiki, więc no długo będę w takim niekomfortowym otoczeniu dla moich oczu. Szybko zmyję makijaż i pomasuję sobie właśnie skórę wokół oczu tym rolonem. Od razu, żeby od razu usunąć opuchliznę i jej zapobiec, żeby moje oko nie było aż tak mocno zmęczone. Jutro mogę wstać i po prostu normalnie funkcjonować i to w nim lubię najbardziej. Jeżeli ciekawią Was składniki aktywne, to już Wam przeczytam, bo są to takie nazwy, które naprawdę ciężko mi zapamiętać. Zawiera między innymi mangiferynę z alpchoi, która chroni skórę, czyli wiecie, takie właściwości ochronne. Wyciąg z ziaren tara, taki wyciąg walczy z wiotczeniem, żeby ta skóra była bardziej ujędrniona. Inositol z zielonego ryżu opóźnia proces starzenia się skóry i wielocukry z aloesu. A tego Wam chyba nie muszę tłumaczyć, aloes, znamy jego właściwości, chroni i łagodzi podrażnienia naszej skóry, więc bardzo fajny skład, bardzo mi się to podoba. Powiedziałam Wam o zapachu, powiedziałam Wam o składzie, nawilżenie, tak jak mówiłam, jest po prostu świetne, działa przeciwzmarszczkowo, a przede wszystkim usuwa opuchlizny i świetnie sprawdza się pod makijażem. Czyli same plusy jak dla mnie, dlatego póki co to jest mój faworyt. Drugi krem, drugi w kolejności ulubieńców wszystkich internautów, czyli na tych wszystkich forach internetowych, zdecydowany ulubieniec to Anti-Age Global. Kolejna nazwa francuska. Krem prezentuje się tak. Cóż Wam mogę o nim powiedzieć? Ma metalowy aplikator, jest inny niż wcześniejsza propozycja. Zobaczcie, prezentuje się tak. On też jest bardzo chłodny, sam ten aplikator. Nie wiem, z jakiegoś tworzywa zrobione, natomiast jest naprawdę już sam w sobie chłodny. Również możecie włożyć ten krem do lodówki. Zobaczmy sobie konsystencję. Ja rękę sobie przetarłam przed momencik chusteczką. Konsystencja jest już, zobaczcie, taka gęsta. Konsystencja musu już jest bardzo taka gęsta. Odżywcza, przez co też krem jest bardzo, bardzo wydajny, bo wystarczy niewielka ilość. Ja sobie tą ilością, którą wycisnęłam tutaj z opakowania, mogę w sumie pokryć swoją rękę aż do łokcia, więc konsystencja jest bardzo, bardzo gęsta. Przypuszczam, że tak jak pisano na forach, ten krem wystarcza na 2-3 miesiące i spokojnie tutaj też bym zostawała przy tym stwierdzeniu. Zapach jest zupełnie inny niż ten wcześniejszy. On jest bardzo delikatny, ale też jest taki leczniczy, bardziej taki medyczny, jakoś mi się kojarzy z jakimś lekiem, ale jest bardzo delikatny, nie jest drażniący w ogóle. Więc to mi przypomina taką konsystencję, ale też szybko się wchłania. Cieniutka warstwa nie roluje się, natomiast jeżeli zostawicie grubszą, proponuję oczywiście na noc grubszą, natomiast na dzień cieniutką, wtedy nie będzie się rolować, a przy grubszej myślę, że mógłby się ten krem rolować, więc musicie sobie dobrać odpowiednią ilość do swoich potrzeb i do swojego makijażu i też jak nakładacie makijaż, bo inaczej, jeżeli nakładacie rękami, inaczej jeżeli nakładacie gąbeczką. Ten krem również ma bardzo fajne składniki aktywne, bo ma aż 90% naturalnych składników i już Wam przeczytam mniej więcej, co tutaj mamy w takim, wiecie, okrojonym składzie, ale te najważniejsze. Roślinne komórki macierzyste, gumentara,
Czyli to, co Wam mówiłam wcześniej, że to jest takie działanie ujędrniające, wygładzające, przeciwzmarszczkowe, betainę, żeńszeń i mangiferynę. To też już poznaliście w wcześniejszym kremie, natomiast żeńszeń i betaina to jest nowy składnik, tak samo komórki macierzyste, stąd też konsystencja jest po prostu inna, tak mi się wydaje. I co jeszcze mogę dodać? No, że przez ten aplikator to oczywiście tak samo jak przy pierwszej propozycji usuwacie opuchliznę szybciej, bo już od razu nasze komórki się kurczą i skóra staje się jędrniejsza, pozbywamy się opuchlizny. Więc kolejna bardzo fajna propozycja. Nie dziwię się, że są to te dwa kremy, że są one takie najbardziej popularne wśród internautów. Kolejny krem to jest taki klasyk, nawet ma klasyczny aplikator i jest to Riche Creme. Tak się prezentuje. Ten Riche Creme, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, naprawdę francuski to jest ciężki język, ale przepiękny. Ma klasyczny aplikator i jest to krem przeciwzmarszczkowy. Zobaczmy, jaką ma konsystencję. Konsystencja jest już taka bardziej wodnita, delikatna, tak, to już jest zdecydowanie krem. Ma bardzo lekką konsystencję, bardzo przyjemną, szybko się rozprowadza, błyskawicznie. Pozostawia taki przyjemny film. Coś bardziej jak w przypadku tego pierwszego kremu Elixir Set Neuf. Zapach. Praktycznie bezzapachowy jest ten krem. Kiedy go nakładałam pod oko, to nie czułam żadnego podrażnienia, nic się nie działo. Co zazwyczaj w tych przeciwzmarszczkowych kremach, jednak te składniki aktywne mogą delikatnie drażnić oko. Tutaj czegoś takiego w ogóle nie było, więc u mnie był pełen komfort. Ten krem również świetnie się sprawdza pod makijaż, bo on się nie roluje. On od razu się wchłania i pozostawia tylko taki lekko lepki film na skórze. Więc nie jest to w ogóle nic takiego bardzo odżywczego, takiego tłustego. Jest to raczej krem o bardzo lekkiej konsystencji. Jeżeli chodzi o składniki aktywne, zawiera aż 30 szlachetnych olejków oraz olejek z tysiąca róż. Strasznie lubię ten składnik, zawsze dobrze mi się kojarzy, mimo wszystko, że jest to coś takiego bardzo wyjątkowego. Nie zawiera barwników, olejów mineralnych oraz parabenów, więc skład mówi nam to, że jest to bardziej taka naturalna propozycja. To też pewnie dlatego nie ma żadnych składników drażniących oko, to co zauważyłam wcześniej. I to już by było chyba na tyle, więc to jest kolejna propozycja. Zobaczmy, co jeszcze dla Was przygotowałam. I teraz przyszła kolej na całą serię Serum Végétal. Jest to seria trzech kremów. Zacznijmy od tego, który przypomina mi mojego ulubieńca. Dlaczego? Jest to rozświetlający rolon pod oczy na dzień i na noc, a przypomina mi Elixir Set Neuf, ponieważ ma ten sam aplikator. Aplikator z trzema masującymi kulkami, które pobudzają krążenie, które usuwają opuchliznę pod okiem i w środku tutaj nam wypada krem. Ja już go nakładam na rękę. Jeżeli chodzi o konsystencję, konsystencją przypomina mi bardzo Riche Creme, czyli jest to konsystencja, która szybko staje się taka niewidoczna na skórze, szybko się rozprowadza, błyskawicznie się wchłania, bardzo mocno nawilża. Zapach, no ja tutaj bym powiedziała, że jest bezzapachowy, albo podobny właśnie do tego Riche Creme, czyli może lekko jakiś ziołowy, ale praktycznie w ogóle nie jest wyczuwalny. Nie ma tutaj natomiast żadnych drobinek odbijających światło, czyli jest rozświetlający, ale pod względem, zobaczcie, co się dzieje z moją dłonią, z moją skórą. Ona się pięknie mieni, ale takim zdrowym blaskiem nawilżonej skóry. Więc drobinek tutaj nie ma, tak jak w przypadku Elixir Set Neuf. Natomiast jest też takie mocne nawilżenie, które samo w sobie już odbija światło. Bardzo wydajny na moje oko, bo kropeczka wystarczyła mi na pokrycie całej dłoni, a też błyskawicznie się wchłania. Jest tutaj tego sporo, to jest chyba 15 ml.
Tak, więc jest tego tutaj więcej. Jeżeli chodzi o składniki aktywne, mamy tutaj wyciąg z ryżu, który pobudza oddychanie komórkowe oraz przypołudnik kryształowy, którego ekstrakt działa na wszystkie rodzaje zmarszczek. To są takie główne składniki aktywne. Co jeszcze chciałam dodać? Świetnie też się będzie sprawdzać pod makijaż. Ja wiem, że to jest dla Was ważne, bo dla mnie również. Bardzo, bardzo istotne. Wchłania się bardzo szybko, więc tutaj bym się nie obawiała, że cokolwiek będzie się rolować. Jeżeli szybko nałożycie, wmasujecie krem, ja polecam ogólnie sobie masować, a później jeszcze delikatnie wklepać palcem, bo gdzieś tam może się zatrzymać więcej na rzęsach czy w jakimś załamaniu i później może naruszyć makijaż. Natomiast jeżeli zobaczycie, że się całkowicie wchłoną, to nie będzie tutaj żadnego problemu z rolowaniem. Się. Następna propozycja z serii Sehum Vegetal. Jest to liftingujący krem pod oczy i na powieki. I zobaczcie, tutaj już zupełnie kształt jest inny od tego pierwszego serii Sehum Vegetal. I aplikator również jest inny, jest silikonowy. To jest taka bardziej tutaj gumowa końcówka, taki aplikator. O, i zobaczmy, jaka jest konsystencja. Konsystencja jest gęsta. Ja bym ją porównała tutaj bardziej do musu. Czyli ta druga propozycja jest już to gęsty krem. I świetnie sprawdzi się pod do masażu. Jeżeli lubicie wmasowywać krem pod oczy, aby dłużej był ten poślizg, to tutaj jest to idealna do tego propozycja. Często w szkole kosmetycznej właśnie na takich kremach robiłyśmy masaż skóry wokół oczu, bo ten masaż trochę trwa. Jeżeli mamy krem, który bardzo, bardzo szybko się wchłania, to wtedy jest problem. Tu jest gęsta, bardzo konsystencja bogata. Możecie naprawdę nałożyć niewiele, więc jest bardzo wydajny. Starczy Wam na pewno na długo. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż, to tutaj jeżeli nałożycie bardzo cienką warstwę, to się sprawdzi. Natomiast przez to, że jest to taki gęsty krem, który wypełnia wszystkie zmarszczki, wchodzi w zmarszczki, no to tutaj bym uważała, bo możecie mieć problem z nakładaniem makijażu. Ja bym go używała raczej na noc. Takie jest moje odczucie, bo jest to po prostu bardzo taki bogaty odżywczy krem. Jeżeli chodzi o skład, to takim głównym składnikiem aktywnym jest wyciąg z rokitnika, który zwiększa syntezę elastyny, stąd też to działanie przeciwzmarszczkowe. Więc tutaj jedynie jeżeli chodzi o nakładanie kremu pod makijaż, to tutaj musicie uważać. Jest to raczej według mnie krem na noc, taki bardzo, bardzo odżywczy, a na dzień cieniutka warstwa, bo jest to krem gęsty, który przy okazji też wypełnia nam zmarszczki. I ostatnia już propozycja to również seria Sehum Vegetal i jest to wypełniacz zmarszczek wokół ust i oczu, dwa w jednym. Taka sama propozycja jak ta wcześniejsza, taki sam kształt, taka sama pojemność i taki sam aplikator, już Wam go prezentuję. Zobaczcie, jest silikonowy, bardzo elastyczny i zobaczmy, jak ma się z konsystencją. O, bardziej żółty kolor. I konsystencja jest już delikatniejsza niż wcześniejsza, chociaż też jest gęsta, zobaczcie, że cały czas jest biała. Trzeba ją trochę pomasować i zaczyna się wchłaniać, więc też jest fajny kosmetyk do robienia sobie masażu. O, teraz już się idealnie wchłonął. Zobaczmy, czy się będzie rolować. Ja go testowałam pod makijaż, ale chcę Wam tutaj pokazać też na ręce. Nie, tutaj się bardzo fajnie wchłania i nie ma w ogóle obawy, że będzie się rolować. Nawet może nam ułatwić, ponieważ konsystencja jest taka bardziej tłusta, więc jeżeli nie lubimy takich wodoodpornych makijażu pod oczy, nie jest to jakiś super trwały makijaż na imprezę czy na ślub,
to w makijażu dziennym sprawdzi się świetnie, łącząc się też trochę, klejąc się do korektora czy podkładu, którego używamy i tworząc fajny, nawilżający makijaż pod okiem, bo ma bardzo przyjemną konsystencję, która będzie łapać korektor. Z tego, co tutaj czuję, naprawdę bardzo fajnie się z tym pracuje. I jest to ta konsystencja, nie wiem, tam raczej nie ma silikonu, natomiast czuć, że wchodzi wszystkie załamania, wszystkie pory, więc wygładzi też naszą skórę pod makijażem. Możemy go nakładać i pod oczy, i tutaj na przykład w bruzdy, które mamy, i przy okazji nam wygładzi skórę. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o składniki aktywne, a jeszcze zapach. No bezzapachowy, ja tutaj nie czuję jakiegoś mocnego zapachu, jakieś delikatne nuty takie ziołowe, ale nie jest to praktycznie w ogóle wyczuwalne. I zdecydowanie jest to taka bardzo delikatna, takie czuję jakby takie ciepło, że jest to bardzo, bardzo delikatna, łagodząca konsystencja tego kremu. Bardzo przyjemnie, przyjemne w odczuciu. Składniki aktywne. Zawiera gumę z akacji, która odbudowuje materię skóry oraz przypołudnie kryształowy zwany rośliną życia. Działa na wszystkie rodzaje zmarszczek. Co jeszcze bym miała tutaj dodać do tego kremu? To, że jest bardzo wydajny, że mocno nawilża, że niweluje załamania skóry, zmarszczki i bruzdy i pory. Też z tym sobie poradzimy, jeżeli tutaj zejdziemy tym kremem trochę niżej i sprawdza się pod makijaż. Tutaj nie ma żadnego rolowania się. Bardzo przyjemna konsystencja, która tak czuję, że chroni skórę. Więc same plusy według mnie. Myślę, że to jest chyba drugi taki krem, którego wypróbuję. No może tak, na te dwa się jeszcze skuszę zaraz po tym moim Elixir Sednew. Przy nim zostanę, bo naprawdę się z nim polubiłam bardzo, bardzo mocno. Ratuje mnie w wielu sytuacjach, szczególnie teraz, kiedy mam czas takich podróży. Bardzo dużo jeszcze, bardzo dużo podróżuję. Jeżdżę pociągami, zmieniam cały czas temperaturę. Jestem w pociągu, jestem w klimatyzowanym pomieszczeniu i naprawdę naraża moją skórę na wszystkie uszkodzenia, a ten krem świetnie sobie z tym radzi, więc jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, ale będę testować jeszcze pozostałe i później sięgam po Antioche Global i po Sehum Vegetal, ten wypełniacz zmarszczek wokół oczu i ust. To by było wszystko, jeżeli chodzi o te kremy. Co do cen, to ceny wahają się tak od 65 do 115, więc wszystko zależy od promocji. Jeżeli oglądacie mnie na tyle długo, czy znacie firmę Yves Rocher, to wiecie, że ona często organizuje jakieś akcje promocyjne i warto śledzić ich ofertę, bo przy dobrej okazji naprawdę te kremy możecie mieć w super cenie, albo nawet i za darmo do jakichś zakupów, więc obserwujcie, kochani, bo myślę, że warto. Linka znajdziecie się w opisie pod spodem. Zapraszam Was serdecznie. I to już by było na tyle. Tak prezentuje się taki przegląd. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny, bo co prawda nie powiem Wam, jak się u Was sprawdzi ten krem po dłuższym stosowaniu, bo jedyny krem, którego długo stosuję, to jest właśnie Elixir Sednew. Natomiast wiadomo, każda skóra jest inna, każdy ma inne oczekiwania i u każdego może się sprawdzić dany krem inaczej. Ale przetestowałam te kremy pod względem tych cech, na które stawiamy od razu, które są najważniejsze i które musimy już znać przed zakupem. Czyli czy dobrze nawilża, czy się wchłania szybko, czy usuwa opuchliznę i jak się sprawdza pod makijażem, bo tak zaczynamy każdy swój dzień. Oczyszczamy delikatnie skórę, nakładamy krem na całą twarz, nakładamy krem pod oczy, nakładamy makijaż i mamy nadzieję, że ten makijaż będzie bardzo dobrze wyglądać, a krem będzie działać przez cały dzień i zapobiegnie powstaniu jakiegoś tam, wiecie, zaczerwienienia oczu, zmęczenia, przekrwienia i opuchlizny. Więc mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze, bo one też są bardzo pomocne, tym bardziej dla osób, które również będą czytać komentarze, będą się sugerować Waszymi opiniami. Możecie zrobić takie mini forum pod tym filmikiem i opisywać swoje doświadczenia z tymi kremami. Nawet jeżeli się u Was nie sprawdziły, to na
napiszcie, komu mogłyby się sprawdzić. Dlaczego u Was się nie sprawdziły, a dlaczego u kogoś innego mogłoby. Bo wiadomo, każdy ma inne oczekiwania, inną skórę, więc pomóżmy sobie. Myślę, że to Wam ułatwi po prostu zakup, jeżeli Was zainteresują te kremy. Więc bardzo Wam dziękuję za to, że znowu byliście ze mną, za to, że oglądaliście, za to, że komentujecie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!